zapewne wielu z was myśli, że naszego teatru tutaj ogromnego nie można widzieć. Widzimy jak na razie ogromną polanę, ale naprawdę na tej polanie wystawiliśmy pierwszy krok w chmurach 12 września. O tam, gdzieś w tamtym rejonie, w tamtych okolicach. Chodź pan! Gdzie? Niedaleko! No ale do, po co? Chodź pan, nie gadaj pan, zobaczysz coś! Postanowiliśmy wyjść z teatrem do ludzi, wyjść w miasto i pokazać to na warszawskim Marymoncie, gdzie teatru szukać ze świecą. Nie ma co. Zanim dojdziemy, to oni skończą. Ale panie, oni nie mają po 50 lat jak pan. Oni mogą tak długo i namiętnie. Kiedy ja byłem młody, też tak mogłem godzinami. Tak, idziemy? Marek Chłasko nigdy tu nie był, ale myślę, że by mu się tu podobało. A szczególnie podobałoby mu się, gdyby obejrzał naszą inscenizację pierwszego kroku w chmurach. Znasz mnie i wiesz, co lubię, ale jak będzie brzydka, to stawiasz dzisiaj. Co pana taki układ, panie Giemku? Zgoda. Idziemy. No to... To wszystko tylko po to, aby za 20 lat móc opowiadać, czego to oni nie widzieli. Ona ładna była. Blondynka. Brunetka, ale cudna. On za to łachudra, blondyn. Co ona w nim widziała? No pewnie szmata była. Szmata, nie szmata? Nieważne, teraz to nieistotne. Chodźcie, zobaczymy, co oni tam robią. Faktycznie, bardzo ładna. Aha. Bardzo. Mówiłem? Mówiłem? To co? Robimy co? Nigdy tutaj nie działo się tak naprawdę nic związanego z Chłaską, ani Chłasko w ogóle z tą ulicą czy tym rejonem związany nie był. Tak naprawdę dopiero w czerwcu tego roku, na 40. rocznicę śmierci, były tu organizowane przez nas lampki z Chłaski i to była pierwsze jakieś wydarzenie związane z Markiem, które się tutaj odbywało. Czego pan od nas chce? Niczego! Chciałem ci tylko powiedzieć, żebyś uważał. Zawsze uważał, jak jedziesz, kochasiu. Niech panowie nas zostawią. Przecież nic wam nie zrobiliśmy. Proszę. Kogo ty się prosisz? Tych starych, durnych impotentów? Ja ich o nic prosić nie będę! Zamknij się, panienko, a ty, mój drogi, też nie pojacu, bo ja mam zaraz mordę, zamknij się, skończy. Mordę? To ty masz sam! Panu ty wymyślasz, co? Co kolega mi będzie śmiechł? Co? Masz dość? Czy mamy klienta dodatkowo obsłużyć? Zaprosiliśmy okolicznych mieszkańców, którzy stawili się licznie. Stawili się także znajomi Chłaski. Na przykład był pan, który znał Chłaskę ze szkoły. Ale było też sporo młodych ludzi, do których głównie adresujemy nasze działania. I co będzie dalej? Co będzie dalej? To ja nie wiem, ale wiem, że oni są ze sobą na poważnie. Dzisiaj pierwszy raz. Może się. Właśnie. On coś o chmurach gada, wiesz, ja. W ogóle niepotrzebne to było wszystko. Ja już wiem. On mówił, że jak on ją tego tamtego, to będzie ich pierwszy krok chmur. On to do jakiegoś wiersza gada. Bardzo spektakl podobał się także dwóm policjantom, którzy przyszli ochraniać naszą imprezę. Mnie też kiedyś coś takiego spotkało i rzeczywiście później już się nie kochało. Ta. Każdego z nas kiedyś coś takiego spotkało. Skoczymy na piwo? Możemy skoczyć. Ta dziewczyna i tak już tu nie przyjdzie. Pewnie nie. Myślę, że można by tu wybudować jakiś teatr. Może kiedyś ktoś wybuduje tutaj teatr imienia Marka Chłaski przy ulicy Marka Chłaski na Marymoncie. Nikomu nie wierzę, nikomu. Chodźmy na piwo. Pierwszy krok w deszcz, jakoś tak. Nie pamiętam. Wolę nie pamiętać, gdybym nie pamiętał, nie byłoby tej całej awantury. Jeszcze się wstrzymać. Thank you.
Tutaj, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, mamy takie drobne wzniesienie i właśnie na tym oto wzniesieniu, jak w dawnych czasach, znajdowała się scena. Właśnie ja w tej chwili stoję na mniej więcej scenie. Natomiast tutaj mamy ogromne miejsce przeznaczone dla naszej publiczności, która, jak mówiłem, zgromadziła się licznie, ponieważ był nadkomplet widzów. Także tutaj właśnie wystawialiśmy kolejny raz pierwszy krok w chmurach Marka Chłaski 12 września 2009 roku. Szmata, nie szmata, teraz to nieważne. Chodźcie, zobaczymy, co oni tam robią. Faktycznie bardzo ładna barwa. Mówię. To co? Nagrywasz? Coś? Mhm. Heniusz, zrób coś takiego, wiesz, żeby się nie pozbierało. Ty to potrafisz. Heniusz, nastrasz ich. To jeszcze dzieci nie mogą tego robić. Taryfa ulgowa. Ja nie gram w takich warunkach. Ty. Dlaczego? No dobra, dobra. Jeszcze? Od mordy? To skracamy tekst, ustalamy. No, skracamy tekst, ustalamy. Tak, ustalamy. Ale kto nie rymuje, dostaje dwóje, no. Trzymajmy się ramy, bo się... Kogo ty wymyślasz, co? O, to jest dobre. Ale wiecie co, a nie możecie też wy... Weźcie coś tam mówcie, bo to takie, wiesz, ty podchodzisz w takiej śmiertelnej ciszy, go tak nie wiesz, bo no, to jest małomówny bohater. A ty dostajesz dobra, Marek Chłasko, polski James Dean. O, moda gra. Komu leci moda na tą chcę? Dobry ten. Dobry, dobry. No. Świetny kołek. Tak, to już cię widzę, idę po ciebie. Dobrze, tak. Idź. O, przyprowadziłaś jakiegoś widza. Jest, pierwszy widz. Jest, pierwszy. Dostaniesz brawo. Jakiegoś na wyjście coś. Boże. Pierwszy widz. Witamy pierwsze, do widza. Witamy szanownych artystów. Pierwszy widz to z daleka reprezentant Polski Wschodniej. Pierwszy, jedyny. Jakiś. Naszego ogromnego teatru, który widzieliśmy tutaj ogromny, szczególnie ze względu na ogrom polany, na której teatr wystawiał swoje przedstawienie.